ciągle tylko powstania, które nic nie wniosły poza przelaną krwią młodych ludzi, tak ich samych jak my, zginęli w chwale. To taki kawałek, powstań było wiele, kojarzy tylko jedno wygrane powstanie wielkopolskie. Dla prawdziwych Polaków, co kochają swój kraj, bo to jest tekst dla nich, chwała tym, co się należy. Nie tak dawno komuniści sprzedali nasz kraj, byłem już związkowi ZSRR. Polak nie dał się zniewolić, tak powstały ruchy robotnicze. Polak nie pozwolił, od tak wrogowi pójść w twarz, aż do chwili, gdy komuniści w 1991 roku stan wojenny ogłosili. Nadeszła godzina ciężkiej próby. Próbie tej musimy sprostać. Dowieść, że Polski jesteśmy warci. Rodacy, wobec całego narodu polskiego i wobec całego świata pragnę powtórzyć te nieśmiertelne słowa. Do tych, co stan wojenny wprowadzili, w jednej chwili wprowadzili reżim na miliony cywili. Dziś wszystkim im się marzy. Wysokie emerytury mają wszystko. Lecz zapomnienie największych przekleństw, a wybaczenie nie wchodzi w grę. Pamięć zostanie tym, co się zasłużyli, tym, co przeciwko władzy byli. Bo Polska to dla Polaków, dla polskiej rodziny, coś jak patriota. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.